te linki. Jesteśmy w trakcie, ale obiecałem, że ci zrobię ten filmik, to ci robię. Więc tak, więc wszystko jest w czarnym macie. To jest kilka warstw farby odpornej na wysokie temperatury. Nie ma klosza, nie ma jeszcze tego efektu i nie ma tutaj tej maskownicy, która przychodzi na kierunkowskaz. W każdym bądź razie, jeśli potrafisz sobie wyobrazić, no to tak to w tej chwili wygląda, ale jesteśmy w połowie pracy. Oczywiście projektor jest już biledowy, czyli to nie jest już ta zwykła soczewka. Mamy projektor biled czy full LED, różnie to ludzie nazywają. On pełni dwie funkcje. Masz z tej soczewki światła krótkie, czyli tak tradycyjnie mijania, no i są jeszcze długie, czyli po włączeniu światła długiego otwiera się tam przesłona i światło długie będzie z dwóch źródeł, czyli z tej tradycyjnej żarówki, jak i z tej soczewki tutaj. No, widzisz, tam się otwiera przesłona, słuchaj, taki charakterystyczny klik. No i mamy efekt długiego światła też z tej soczewki. No i strumień światła, petarda. Petarda!